Hej, witajcie po raz któryś w SMBX. No cóż, niedawno zaprezentowałem wam zajebisty etap HTB4 o nazwie, no już nazwijmy to po prostu Pułapka Brzydala 2 Hardcore Edition. No ale HTB4 postanowił pójść za ciosem i zakończyć tę jakże wspaniałą trylogię, przy której Mass Effect to po prostu cienizna. No i wypuścił Pułapkę Brzydala 3. Zobacz. SMBX. Pułapka Brzydala 3. Brzydala tak. Nie wątpię, że będzie to zajebisty joke level, przepraszam. To nie jest joke level, to musi być po prostu epickie i tyle. No może bardziej pompatyczne, bo epickie to u nas to słowo nie ma takiego sensu, chyba że potocznie. No ale cóż, zacząłem grę, nie przerywam. Poddaj się, już się nie nabiorę. Za kogo ty się uważasz? Może opowiem ci moją historię. Dawno temu byłem normalnym animowym dzieckiem. Był dzieckiem z anime? Mój ojciec specjalizował się w tworzeniu pułapek. Jego ojciec to Gabriel Hajduk. Lecz pewnego dnia nastąpiła lawina. Przeżyłem tylko ja. Jako, że nie miałem już domu, próbowałem znaleźć schronienie. Trafiłem na Mushroom Kingdom, lecz nie wpuścili mnie, bo byłem zbyt podejrzany. No cóż, ja też bym nie wpuścił do mojego kraju albo domu gościa, który zajmuje ekran jakimiś drewnianymi bloczkami z SMB3. Jeszcze się na mnie dziwnie gapi. Wtedy postanowiłem, że kiedyś zemszczę się na Mushroom Kingdom. Obserwowałem was wszystkich. Cały czas byłeś w mojej pułapce, więc nawet nie widziałeś, co się działo przez ten czas. Teraz całe Mushroom Kingdom jest zniszczone! To koniec. Poddaj się. Nie! Zrozum! To koniec! Nie. To nie koniec! To za Mushroom Kingdom! A więc chodź! Doskonała fabuła bił Mafia The City of Lost Heaven na głowie. Na głowę. No i tutaj mamy naszego Brzydala. Chyba jest pijaty, bo ma przepaskę na oku. Jest kołem, ale gdy spada, zmienia się w prostokąt. Oryginalny. O! Czyli to będzie miało kilka faz. O! A co Mario robi ze swoimi rączami, że tak powiem? Gładzi się po brzuszku? Ona nie zuje? O Jezus, przez chwilę nie patrzyłem na ekran. Nie strzelało mi. Dlaczego ostatnio SMBX mi się tnie i to tylko na durnotach typu Pułapka Brzydala 3. Przepraszam, durnotach na epickich etapach. Znowu użyłem tego słowa. Po co? Po co to się nogi nocą? Wow, te uniki! Widzieliście to? No po prostu. No! Kurde, nie mam już grzybków, może mi dacie coś. Czemu nagle tło jest... Fajne było to zmienianie tła, ale czemu nagle jest... Są kolumny... Z jakiejś piramidy, to nie ma sensu. Kurde, zręcznie unikam moich ataków. Znowu, o Jezus, jeszcze krążki z Metroida, serio.
Czemu? Tak! A dlaczego oblewałem przy bum bumach? Nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Coś tam usłyszałem. Chyba ktoś przez przypadek chciał otworzyć drzwi, ale tego zaniechał i... Tak się popatrzyłem, czy ktoś chodzi do pokoju, ale... Przeżyłem! Ukończyłem zajebistą produkcję. Stworzoną w SMBX, no i... Była... Ta fabuła po prostu była przepiękna. Każe się zastanowić nad człowieczeństwem. Dlaczego został odrzucony? Czy sam tego chciał? Czy było to spowodowane tylko i wyłącznie jego wyglądem? Bo... Bądźmy szczerzy, Bradem Pittem to on nie jest. No ale nic, to była właśnie Pułapka Brzydala 3. Zakończyła ona tę jakże wspaniałą trylogię. Polecam każdemu ten etap. Nie zawiedziecie się. To wszystko. Do zobaczenia, ja muszę chwilę odpocząć. Trzymajcie się.